Hello, Maz z tej strony i witam was w moim kolejnym gameplayu z gry Team Fortress 2. Wracamy na mapę Snowy Coast i zagramy sobie dzisiaj klasą inżyniera, gdyż była to taka rozgrywka, gdzie miałem ochotę po prostu troszkę wesprzeć mój team. Nie miałem za bardzo ochoty ruszyć na pierwszą linię, dlatego postanowiłem zająć się głównie obroną naszego punktu, który tutaj próbują niebiescy przejąć, oczywiście jak to bywa na mapach typu Payload. I póki co jeszcze muszę rozbudować swój sprzęt. I dzisiaj chciałbym pomówić o kilku rzeczach. Między innymi, w sumie najważniejszej z nich, to będzie właśnie znów matchmaking, ponieważ matchmaking wraca na tapetę. Coraz więcej zaczyna się dziać w tym temacie. Może nawet już niektórzy z was o tym wiedzą, że są pierwsze osoby, które ten matchmaking już miały okazję zagrać. Już takie bardziej publiczne osoby, czy też takie losowe też bym mógł dorzucić do nich. Mam na myśli tutaj, że ostatni update, który wyszedł do TFA, konkretniej rzecz ujmując, będzie to już 1 marca, jeżeli się nie mylę, czy dla nas Europejczyków 2, dał możliwość pogrania w tym Fortress 2 matchmaking na 2 godzinki, co prawda tylko, ale dał, żeby mógł każdy sobie przetestować go, jak to wygląda i tak dalej, sprawdzić, jak to się podobało niektórym. Bo powiem szczerze, ja nie miałem okazji tego zagrać, gdyż ten update wyszedł akurat w trakcie, kiedy przeciętny człowiek mieszkający w Europie śpi, mianowicie bodajże między 3 a 5 nad ranem, albo między północą a 1. No w każdym razie były to godziny późno już, dość późne i w każdym razie nie dało się za bardzo w niego pograć. Przynajmniej ja nawet nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego będzie, gdyż Valve powiedziało, że owszem, będą takie testy, że będą testy obciążeniowe, że ludzie zostaną dopuszczeni do tego matchmakingu na określony czas, no ale nie spodziewałem się, że zrobią to po amerykańsku, tak? Bo te testy były generalnie przeznaczone dla serwerów amerykańskich, zauważyłem, i tam ludzie sobie mogli na spokojnie testować, dość to była dla nich akurat bardziej przystępna pora. I niestety nie miałem okazji w ten matchmaking zagrać, dlatego niestety w zamian gra inżynierkiem, który wydaje mi się, no nieźle mi poszło, bo jak na jednostkę defensywną, no dobrze sobie poradziłem, gdyż jest to też gameplay na jednym życiu tak naprawdę. Dopiero pod koniec już się wszystko posypało, ale jednak porządny killstreak udało się tu zdobyć, no i porządnie udało się ten punkt też wybroić. No i wcale też nie było prosto, nie? Tak więc to nie było takie coś, że po prostu na mnie randomy wbijały na działko i się zabijały. Nie, no trzeba było troszkę jednak je przypilnować, żeby nie zniszczone zostało. No i też porządny team mieliśmy. Mimo to co zobaczyłem na tym, co oferuje ten właśnie competitive mode w Team Fortressie, który jest obecnie w becie, jak dobrze wiecie. A, rymło mi się. W każdym razie jest to dość niedopracowane jeszcze. Ja widziałem bardzo dużo pozytywnych opinii na temat tego, co już jest zrobione. I faktycznie, niektóre z tych rzeczy są naprawdę ciekawe, jak na przykład fakt, że jak skończysz grę, to zwycięski team jest pokazywany na takim jakby podium, że o, my jesteśmy zwycięzcami. Ludzie są wtedy mają możliwość w ogóle tauntów zrobienie i mogą, że tak powiem, drwić sobie z przeciwników, czy to niezależnie, czy to my jesteśmy tymi zwycięzcami, czy przeciwnicy są tymi zwycięzcami, to wtedy zależnie od strony jesteśmy tu, bądź ewentualnie patrzymy się, w sensie nasze postacie patrzą się na te osoby, które wyśmiewają nas za tą naszą porażkę. I to jest fajny bajer, ciekawy i na pewno drobnostka, która cieszy oko. Mimo to sam competitive jeszcze według mnie potrzebuje dość dużo szlifowania. Ponieważ na przykład nie ma tam w ogóle opcji jak blokowanie klas, tak? Czyli na przykład obecnie jest możliwość wzięcia jakiejkolwiek chcecie klasy. A pragnę tutaj zaznaczyć, że jest póki co dostępny tylko mod 6x6, tak? Nie ma jeszcze Highlandera, choć chyba będzie, bo widziałem chyba tam na rozpisce mod 9x9, więc niewykluczone, że Highlander też będzie wspierany, kiedy już matchmaking wyjdzie. No ale nie zapraszajmy, bo mam nadzieję, że wyjdzie. Głównie będę chciał na Highlanderze jednak cisnąć bardziej niż na 6. Mimo to nie ma tego zablokowania do wyboru klasy, czyli można sobie bez problemu wziąć snajpera, szpiega w każdej chwili. To jest niby dobre, ponieważ na takich meczach 6x6 oczywiście jest taka możliwość, żeby można było na chwilkę zmienić sobie klasę, posnajpić troszkę i tak dalej, ale wiecie, to są serwery na becie, tak? Czyli ludzie jeszcze do końca nie wiedzą w ogóle, jak tego competitive'a często grać, ale z tego co widziałem, to mecze były nawet dobrze zorganizowane. W sensie to nie było coś takiego, że
ktoś brał snajpera i cisnął snajperem całą grę, albo jeszcze gorzej, że cały team składał się tylko z snajperów. No takich sytuacji nie widziałem, żeby ludzie mieli. Mimo to obawiam się, że takie sytuacje mogą się zdarzyć, jeżeli ten competitive miałby wyjść w takiej formie, jak jest teraz, tak to wszystkim, tak? Jeżeli tak by się stało, to jestem pewien, że takie gry byłyby codziennością niestety. Poza tym, z tego co się też dowiedziałem, to w ogóle gra cała się... Nie wiem, że crashuje, tylko że generalnie sprawa jest przegrana, kiedy ktoś z teamu wyjdzie, tak? Kiedy w trakcie gry, dajmy na to, jesteś przegrywającej drużynie i nagle twój kolega z drużyny wychodzi z gry, to generalnie spisuje cię na straty ogromne, choć nie wiem, czy wtedy automatycznie się też nawet nie przegrywa. Ciężko jest mi powiedzieć, bo tak jak mówię, nie miałem okazji w tego pograć, a jedyne co czytałem, to jakieś komentarze ludzi na internetach, a wiadomo jak z takimi komentarzami bywa. O, tutaj szpieg i nie ma szpiega. W każdym razie. Dużo jeszcze według mnie ten competitive wymaga szlifowania. Jest w takiej wczesnej fazie beta, bym powiedział. Fajnie wygląda już to wizualnie, tak, że ten interfejs dla użytkownika to wszystko spoko, tylko że ja jako osoba, która troszkę na programowaniu się zna, bo w końcu studiuję informatykę, jestem święcie przekonany, że to jest tylko okładka na razie, że to jeszcze nie jest do czego... To jeszcze nie jest to, co Valve na pewno wypuści, ponieważ trzeba jeszcze zadbać o tą część techniczną za tym stojącą, tak? Czyli to nie może być tak, że lobby sobie będzie chodzić i o, mamy competitive'a. To trzeba jeszcze odpowiednio skonfigurować, trzeba to jeszcze odpowiednio na pewno zbalansować i pododawać pewne opcje, żeby w końcu mogło to działać poprawnie i żeby gry też nie były takie niezbalansowane, gdyż te, co widziałem na YouTubie, bo ludzie oczywiście musieli powrzucać swoje filmy, bo ja niestety nie miałem innej okazji, żeby tego sprawdzić, to powiem szczerze, że mimo tych nieźle dobranych klas w tych grach, to jednak gry były strasznie niezbalansowane i zazwyczaj, bo te teamy, zawsze był ten jeden przeważający i praktycznie dominował całą grę. Nie widziałem jakichś na przykład bardziej wyrównanych walk, no ale też tych filmów na YouTubie nie ma zbyt dużo, tak więc jak ktoś z Was chce w ogóle coś poszukać na temat tego competitive'a, to oczywiście zachęcam, żebyście sami chociażby z ciekawości zerknęli, jak to wygląda, ponieważ niestety Valve nie jest skłonne za bardzo dawać informacje. Ostatnie update'y do TF-a troszkę pododawały tych bajerów związanych z competitive'em i nawet same mechaniki gry też troszkę uległy zmianie, jak na przykład nowy hit sound, który jest odgrywany, kiedy się kogoś zabije, a nie tylko jak się damage zadaje, czy też nowe dźwięki dla Crusaders Crossbow, czy ogólnie zmiany na mapach. Między innymi dlatego wybrałem mapę Snowy Coast, ponieważ na tej mapie znowu była duża ilość zmian, które po prostu byłem ciekaw, jak wyglądają, a jako, że lubię mapę Snowy Coast, no to po prostu musiałem na nią bić. No i oczywiście zmian było troszkę, między innymi tutaj otwarty tył, ponieważ z tego co pamiętam, wcześniej takiego czegoś nie było, że mogłem sobie tutaj przechadzać, kiedy punkt nie był przejęty. To było jednak troszkę głupie, jeżeli dobrze pamiętam. A teraz jest tutaj otwarte przejście i nie ma z tym problemu. W każdym razie, wracając do samego competitive'a, cały czas z niecierpliwością czekam na mój beta pass, bo mam nadzieję, że takowy też dostanę. Wszelkie minimalne warunki, jakie są potrzebne, żeby ten beta pass dostać, spełniłem. Jestem w grupie, mam autentykatora na swoim tablecie, bo niestety na telefonie nie jestem właścicielem na telefonie Androida, więc nie jestem w stanie sobie tego zainstalować, musiałem użyć mojego tableta, ale sobie jakoś poradziłem i generalnie udało mi się to uruchomić od niechcenia, ale jednak. I teraz tylko czekam, aż zaczną rozdać. Podobno już kilka beta pasów poszło, chociaż to jest taka informacja, że o, niby było 51, a teraz jest 60, tak więc nie wiadomo do końca, kto je nawet dostaje. A, i z tego co wiem, wszyscy, którzy mają w swoich inwentarzach przedmioty typu self-made, czy tam jako, że są twórcy, tak każdy twórca przedmiotu w TF-ie dostaje ten przedmiot właśnie jakości self-made i ci ludzie wszyscy z automata dostają beta pass, z tego co się zorientowałem również. Ponieważ niektórzy byli zdziwieni, że mają dostęp nadal do competitive'a, a skończyły się już te beta testy obciążeniowe, więc nie, teraz czekam, aż Valve w końcu postanowi rozdawać te beta passy na większą skalę, tak że kilka tysięcy osób je dostanie i będzie można na co dzień sobie w końcu tego competitive'a zagrać, gdyż wygląda to ciekawie, tak jak mówię, wymaga szlifu, ale zapowiada się naprawdę nieźle, grafiki wyglądają spoko, a jak to będzie wyglądało mechanicznie, no to przyjdzie nam sprawdzać, mam nadzieję, już niedługo. Tak więc dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało i że Was nie zanudziłem moim gadaniem, a póki co trzymajcie się i cześć!